W dniach od 24 do 29 kwietnia w Mysłowicach już po raz kolejny odbył się jeden z 12 turniejów z cyklu World Tour. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w siatkówce plażowej. Te turnieje są kwalifikacją do olimpiady, czyli zespoły, które tutaj występują, zbierają punkty, no i z rankingu najwyższego najlepsze 24 pary wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Rozgrywamy turniej główny, w którym są 62 spotkania. Zawodnicy mają prawo do jednej porażki, jest to tak zwany system podwójnych eliminacji. Pierwsza porażka nie przekreśla szans zdobycia złotego medalu na tych zawodach. Tak jak wspominałem, pula nagród 200 tysięcy dolarów, jest o co grać. W Polsce odbywają się dwa turnieje, ten w Mysłowicach i w Starych Jabłonkach. W Starych Jabłonkach ta pułka jest troszeczkę podniesiona, tam pula nagród jest 300 tysięcy dolarów i tam rozgrywają obie płcie, że tak powiem, i panie i panowie. My tutaj w tym roku mamy najlepszych siatkarzy, w ubiegłym roku były najlepsze siatkarki. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiła się rekordowa ilość 116 par. Prócz drużyn z Europy udział wzięły również ekipy z takich krajów jak Brazylia, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Oman, Kazachstan, Japonia czy Chiny. Par naszych było 9, z eliminacji podpadały najmłodsze pary. W turnieju głównym, czyli od wczoraj, wystartowały 3 pary. Młoda para Bryl Rudol odpadła. Niedawno, z godzinę temu, przegrał swój drugi mecz Kądzioła Szałankiewicz. Byli mistrzowie świata, który tutaj w Mysłowicach 6 lat temu już zdobyli mistrzostwo świata. No i miała być para Fijałek Prudel, to jest jedyna para, która się dostała do olimpiady, już mają na tyle punktów, że będą na olimpiadzie w Londynie. Są na 4. miejscu w rankingu światowym. Natomiast Grzesiek Fijałek odniósł kontuzję i tutaj Mariusz Prudel gra z innym partnerem, z Maćkiem Kosiakiem. Na chwilę obecną wygrywają, więc jeszcze ich będziemy tutaj mogli obejrzeć. Ostatecznie Polacy odpadli z turnieju w piątek. Najwyżej sklasyfikowani na 13. miejscu zostali Mariusz Prudel i Maciej Kosiak. Złoto mysłowickiego turnieju z cyklu World Tour zdobyła para Ricardo Pedro Kuna, która po zaciętym pojedynku pokonała swoich rodaków. Na najniższym stopniu podium stanął hiszpański duet. Lata praktyki już pozwoliły nam na to, że jest nam coraz łatwiej. Jesteśmy zawsze bardzo dobrze oceniani przez Światową Federację Piłki Siatkowej, bo taki obserwator każdego roku jest. Przyjeżdża supervisor, który z nami współpracuje właśnie z ramienia Światowej Federacji Piłki Siatkowej. Jesteśmy oceniani, no i zawsze mamy najwyższą ilość punktów w skali od 1 do 10. Tą dziesiątkę nam się udaje zawsze uzyskać. Jest to bardzo optymistyczne, no i dla nas budujące. Organizatorzy tutaj starają się zrobić to wszystko jak najlepiej. I oni wkładają to w serce i dzięki temu zbierają te najlepsze opinie. To jest wszystko sprawa organizatorów, oni zasłużyli sobie na to. Boiska są bardzo dobrze przygotowane, a nie brakuje, nie wiem, chociażby wody, wszystko, podawacze piłek, a cały czas jest boisko wyrównane. No, po prostu warunki są wyśmienite. Jak na boiska idealnie przygotowane, jak na taki poziom zawodów przystało. Bardzo cieszymy się, że w tym roku przychodzi więcej widzów niż w latach poprzednich, ale myślę, że jest to też zasługa bardzo dobrej promocji, która w tym roku została zorganizowana właśnie przez zespół promocji Urzędu Miasta Mysłowice. Myślę, że w sobotę i w niedzielę będzie tłum ludzi, bo nie wiem, może kibice nie lubią oglądać tych pierwszych, początkowych meczy turnieju. Raczej skupiałem się na tych finałach, półfinałach, które są bardzo ekscytujące i na wysokim poziomie. Jeśli obejrzymy turnieje nadmorskie, już można zauważyć, że trybuny są wypełnione po ostatnie miejsca i myślę, że coraz więcej ludzi, coraz więcej chce przychodzić na turnieje, oglądać najlepszych zawodników w Polsce, no a tutaj także na świecie, światowej klasy. W Polsce kolejny turniej z cyklu World Tour odbędzie się w sierpniu w Starych Jabłonkach.